Cześć, wokalista TV. Dzisiaj chciałbym pomówić, o czym będzie ten kanał oraz o grypie, która ostatnio panuje zarówno wśród znajomych, ale również na Facebooku i na YouTube. Panuje potężna plaga, jak zauważyłem. Ja od pewnego czasu mam to szczęście, iż nie choruję. I zauważyłem, że kiedy zmieniłem nastawienie w odżywianiu, dodałem pewne suplementy oraz owoce i sok multivitaminowy, 100% oczywiście, to od tego czasu nic mnie nie łapie. Oczywiście trwało to tak z rok. Dobry rok, nim sobie to wszystko poukładałem, powiedzmy, ale było tak, że tak przez pół roku głównie bazowałem na sokach, potem zacząłem jeść różne owoce, jabłka, banany, kiwi, cytryna, a teraz jeszcze do tego wszystkiego dodałem od dobre suplementy od firmy Olimp. Kupiłem sobie kolaragen, aczkolwiek na początku było w zasadzie, powiem tak, bo to było, wziąłem sobie suplement, który miał być na stawy, ponieważ jako iż trenuję, to i w ogóle dużo biegania, aczkolwiek teraz po wypadku, jaki mi się przytrafił, no praktycznie nie mogę biegać, jak również ćwiczyć nóg praktycznie, lecz ogólnie na stawy, z racji właśnie treningów, zarówno łokcie, kolana, wziąłem sobie suplement kolaragen, który uważam po dwumiesięcznym stosowaniu, iż jest bardzo dobry. Ale co w nim jest takiego? Zawiera również bardzo dużą dawkę witaminy C. A oglądałem różne kanały na YouTube różnych osób, które uprawiają kulturystykę, iż właśnie biorą właśnie suplement firmy Olimp, Treka, Active Lab i tak dalej, właśnie kupując witaminę C. I powiem, że zarówno ich zdania, jak i moje w tym temacie są naprawdę bardzo podobne, ponieważ z doświadczenia widzę, że to naprawdę działa. Właśnie wdrożenie witamin. Wszyscy wokół u mnie złapali grypę. Ja po dziś dzień nic takiego mi się nie zdarzyło. Nic. Nie miałem w ogóle żadnej grypy. Co jest naprawdę bardzo fajne. Dobrze, teraz powiem, o czym kanał. No pewnie ci, którzy mnie śledzą na Facebooku bądź na YouTube, już wiedzą, ponieważ tematy jasno wskazują, o czym już kanał jest. Są to też wskazówki wokalne, głównie tematy. Znaczy się, ja będę poruszał głównie tematy motywacyjne, ponieważ i mam pewne w tym doświadczenie, zarówno i pozbierane od innych, też dużo czytałem, oglądałem kanałów różnych, bardzo fajnych zresztą, chętnie podlinkuję w opisie i co mogę tu powiedzieć? Pewne wskazówki wokalne będą tematem moich filmików, ponieważ troszkę wiem. Powiedzmy, troszkę wiem. To, co naprawdę czuję się, że wiem i mogę to przekazać dobrze, z chęcią to zrobię, bo czasami uważam, że generalnie każdemu
służy, dana wskazówka jest bardziej potrzebna. Tak jak na przykład w ćwiczeniach. Czasami jest tak, że pewne ćwiczenia do nas nie pasują. Na przykład, kiedy ćwiczę mięśnie kręgosłupów. Mam takie coś, że podczas niektóre ruchy po prostu wywołują u mnie ból i musiałem znaleźć inne ćwiczenia, które prowadzą do tego samego celu. I właśnie tak samo uważam w śpiewie, że czasami tak jest, że poprzez inne ćwiczenia można dojść do tego samego celu. I dlatego myślę, że to, co wiem i co u mnie się sprawdziło, to opowiem o tym. Również raz przede wszystkim muszę poruszyć taki temat. Myślałem, że tak, że poruszę temat właśnie takich mitów, faktów. Na przykład żółtka jajek i że to na strony głosowe wpływa. No, no od razu tutaj powiem, że no nie jest tak, bo surowe jajka sprawiają, iż wszystko tak naprawdę zasycha. A to prowadzi raczej, no powiem, do uszkodzeń strun głosowych. Ale parę takich faktów i mitów raz opowiem o tym, bo naprawdę to będzie ciekawe. Trzeba obalimy fakty i mity, tak powiem. Troszkę stres przed kamerą, powiem. Na scenie tak się nie stresuje. W zasadzie nie ma czegoś już takiego. Tak jak to przełamałem, potrafię swobodnie już poruszać się i wykonać założony plan. Tak tutaj przed kamerą czuję się jak na scenie. Zestresowany, ciężko mi ciągle uciekają mi słowa. Ale mam nadzieję, że z czasem sobie będę radził coraz lepiej. To też fajne, bo to myślę, że z czasem mam nadzieję, że dokonam postępu, pewnego rozwoju. Że właśnie będę może płynniej mówił do kamery. A to fajne, bardzo fajne. I też takie naprawdę. I otwarcie się? No, bardzo ciekawa sprawa będzie. Tak czy inaczej. O czym tu bym jeszcze mógł powiedzieć? W następnym temacie właśnie, który powoli przygotowuję, aczkolwiek teraz nie miałem tyle czasu, zajmowałem się swoimi nowymi utworami, a właśnie w zasadzie klipami do dwóch utworów. Część przez wypadek opóźniło mi się, gdyż chciałem jechać na nagrywanie, ale z kolanem taki problem, że nawet samochodem miałem problem jechać. Teraz jest trochę lepiej. Lecz, no cóż, nie mogę ani dźwigać, ani ćwiczyć. No cóż. Trzeba dążyć najpierw, żeby wyleczyć. Ale mam nadzieję, że w tym roku i mam nadzieję właśnie w marcu nagram utwory i wydaje mi się, że jest może jak dokończę klipy w lutym, to w marcu bym nagrał i w zasadzie będą premiery. No. Myślę, że to jest wykonalne. Bardzo fajne to będą piosenki. Szczególnie jeden utwór, który szykuję, naprawdę będzie bardzo fajny ze względu i na styl, który mi bardzo pasuje. Kiedyś piosenki znaczy się tak. Piosenki tego wykonawcy bardzo mi pasował ten styl. Bardzo się w nim swobodnie czuję. I generalnie wszystkie utwory, jakie robiłem, to się zawsze dobrze czuję w nich, w tych utworach, ponieważ jest to, co chcę. I teraz jakby w tym utworze, tym naprawdę to będzie bardzo fajna piosenka. Ja myślę, że może powinna się fajnie przyjąć. Może tak jak Budowa na przykład. Mój utwór Budowa, jeżeli widzieliście.
Jest to utwór bardzo często ostatnio chwalony. Dostałem na wiadomościach prywatnych, że naprawdę to jest dobra piosenka ze względu na przekaz, jaki niesie. Tak samo piosenka Monowiara. Ja raz zrobiłem taką, powiedzmy, ankietę na Facebooku. Wysyłałem wiadomości i która piosenka lepsza, i wyszło pół na pół. A chyba wysyłałem do. Na początku to miało być 10 osób, potem 20, 30 i tak chyba do 50 doszedłem. Chyba tak było. I wyszło po 25. No chyba tak było. Tak czy inaczej wiem, że wyszło ostatecznie pół na pół. Jedni byli za to, drudzy za to. Ale teraz w ostatnim czasie o budowie naprawdę o tej piosence dostaję i naprawdę i komentarze, i wiadomości, no naprawdę fajna sprawa, bo jest to dla mnie utwór bardzo ważny. Ten utwór jest naprawdę dla mnie bardzo ważny. Jest to jeden z pierwszych tekstów, jakie pisałem. Oczywiście pierwszym tekstem, jakie pisałem, jest Monowiara. To jest mój pierwszy tekst. Budowa, nie pamiętam, który to był tekst w ogóle, jaki napisałem. Chyba trzeci albo czwarty tekst. Ale nie jestem pewien, ale są to początki mojego pisania. I w ogóle, naprawdę, no ten utwór naprawdę jest bardzo bliski mojemu sercu. Tak samo Monowiara, no to jest pierwszy mój utwór. I dwa, utwór, który skomponowałem osobiście, no. A długo to trwało. Chyba 5 lat. Chyba 5 lat, bo już melodię miałem w głowie wtedy i klawisze, i szukałem, jak to zagrać. Wtedy takie przerwy były, coś tam zrobiłem, coś nie. Aż w końcu przyszedł taki czas, że naprawdę usiadłem, mówię, zagram tą melodię, koniecznie. Tak długo i byłem się też pytać, jak to w nuty ująć, no bo tak się składa, że z nutami niewiele wspólnego mam, w sensie mało się uczyłem. Za mało. Powiem, że nawet trochę ubolewam. Ale teraz sobie postanowiłem, że właśnie dokonam tego następnego kroku, że poza wokalem postawię też na naukę gry. Taką dla siebie i też dla faktu, że łatwiej jest mi pokazać i co chcę. Mogę też swoją melodię zrobić, skomponować, bo często mam melodię w głowie i dzięki temu, że usiądę i gram, naprawdę udaje mi się to zagrać po pewnym czasie. Oczywiście trochę to trwa. Teraz w tym roku też już w tym roku wymyśliłem nowy pomysł na piosenkę. Po prostu na klawiszach sobie gram, gram, gram i tak wszystko sobie składałem po kawałku i to złożyło się w całość. Teraz muszę sobie klawisze kupić, bo miałem pożyczone. Mało i tak kiedy z racji obowiązków i w ogóle nie było tak czasu grać, ale czasu do czasu sobie jakieś tam ćwiczenia robiłem na klawiszach. Teraz sobie muszę jakieś zamówić, kupić. Ach, by sobie właśnie poświęcić czas, bo teraz z racji tego, co się stało, no tego czasu mi nie będzie brakowało, by poświęcić go właśnie na grę. I generalnie sobie wszystko sobie tak sobie czas podzielę, by mieć czas na to, żeby dużo grać. Zależy mi na tym. Bo wiadomo, już wielkim grajkiem to nie będę na pewno. To już chyba to bym musiał zacząć od... Trzeba było zacząć od małego. Dokładnie, tak powiem. Co mogę jeszcze powiedzieć? Aha, wracając do właśnie grypy i tego tematu z grypą związanego. Taką to odżywkę stosuję. Kolaragen firmy Olimp. O, jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie, ona ma bardzo dużą zawartość witaminy C, ale również L-propiny, miedzi, manganu. Co? Dla stawów jest bardzo dobre. Generalnie przy ciężarach, chociaż nie operuję tu jakimiś super wielkimi ciężarami, bo
takie treningi z ciężarami to w zasadzie dopiero zaczynam, ponieważ moje treningi generalnie polegały na bieganiu, rozciąganiu, ćwiczeniu, kickboxingu. Lubiłem to robić. Wtedy inaczej trenowałem, nie trenowałem tak z ciężarami. Generalnie były to głównie ćwiczenia z masą własnego ciała. To były pompki, brzuszki. Ach, teraz dopiero tak powiedzmy od to było tak od czerwca. Od czerwca zacząłem właśnie bardziej tak w ciężary uderzyłem. Raz, że już nie mogę po pierwszym urazie kolana, nie mogę już tak biegać, już nie mogę po prostu, nie mogłem z takimi w takich dystansów przebiec bez problemu. A teraz nie wiem jak to będzie, no wszystko się okaże w czasie, co będzie. Mam badania kolana, no wszystko się okaże, mam nadzieję, że uda się je wyleczyć. A właśnie, co do soków, też sobie przygotowałem. Fortex. Bardzo dobry sok, uważam. Bardzo dobry sok. Zarówno multivitamina, jak i jabłkowy, stuprocentowy. Naprawdę bardzo mi smakują. Kubusie, wydaje mi się, że i po smaku czuję, i iż jakość została mocno obniżona. Jestem niemal o tym przekonany, że jakość została obniżona. Co jeszcze mogę powiedzieć? O czym kanał mniej więcej powiedziałem? O grypie powiedziałem? O następnym temacie. Aha! Chciałem powiedzieć, że następnym tematem będzie właśnie słuch muzyczny. Słuch muzyczny. To jest naprawdę chyba, no chyba nie, tylko na pewno. To jest pierwsza podstawa. Słuch, wyobraźnia, rytmika. W zasadzie bez tego to nie warto zaczynać innych rzeczy. Też powiem o pewnej, bo czasami się zdarza, że ktoś ma amuzję. Amuzja i właśnie tutaj chcę powiedzieć, bo są różne rodzaje tej przypadłości. I chciałbym przede wszystkim powiedzieć, żeby każdy sobie odpowiedział na pytanie, jak bardzo chce śpiewać, jak bardzo chce w muzyce być, jak bardzo chce do tego dążyć, bo nie można, wydaje mi się, nikogo skreślać, jeśli jest bardzo uparty i gotowy na wszelką pracę. Bo uważam, że trzeba zrobić, jeżeli ma się cel wyznaczony, ma się marzenie, to trzeba je realizować. I zrobić wszystko, co w swojej mocy, aby do tego celu iść. Jeżeli faktycznie, no, faktycznie zdarza się, że no nie da się. No faktycznie, no nie ma środków. Ale można wtedy sobie powiedzieć, że zrobiło się wszystko. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że są inne możliwości bycia w muzyce. Też można na przykład dążyć do tego, by być menadżerem, producentem i przecież ilu jest znanych. I powiedzmy w inny sposób realizować się w świecie muzycznym. Ale uważam, że każdy zasługuje na szansę. No. Takie jest moje zdanie, bo tu zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że jeśli ktoś nie ma słuchu, no to już jest skreślone, ale czasami jest tak, że ktoś nie ma słuchu, słyszy to, że nie ma tego słuchu, no to jest dobry objaw. No to oznacza, że można coś zrobić. To nie jest tak, że nie można. Można. Są ćwiczenia. No ale o tym właśnie powiem w filmiku. Też takie udostępnię link, który będzie sprawdzeniem słuchu muzycznego. Takie coś udostępnię, ale to właśnie w następnym filmiku o tym powiem. No i co tu mogę jeszcze powiedzieć? To chyba wszystko. Chciałbym bardzo podziękować za
za to, że jesteście przede wszystkim, bo naprawdę dla mnie odbiorca, nie żadne umowy, czy to jest nic. Fakt, że przychodzicie, że przyjdę i naprawdę są odbiorcy, którzy mnie słuchają czy na scenie, że kiedy zaśpiewam i ja słyszę, że to idzie, że jestem słuchany. Fakt, że moje piosenki są słuchane w internecie. I jeszcze fakt, kiedy dostanę dobry komentarz, dobre słowo, naprawdę to na mnie tak działa, że to jest po prostu najważniejsze. Po prostu odbiorca jest najważniejszy. Odbiorca jest najważniejszy. Naprawdę, bo nie ma wyższej wartości. Nie ma. Tak uważam. No cóż. To chyba byłoby tyle. Nic do głowy mi nie przychodzi. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!